No witam, witam. Ja jestem oczywiście Goldzor i bardzo serdecznie witam Was w kolejnym materiale z serii Warzone News na moim kanale. Dzisiaj porozmawiam o tym, co wczoraj zostało pokazane dosyć niespodziewanie podczas tego pokazu trybu multiplayer w Call of Duty Vanguard. Mówię niespodziewanie dlatego, że ja myślałem, że to po prostu będzie zwiastun trybu multiplayer trwający maksymalnie 2 minuty, a tutaj okazało się, że całość została bardzo mocno rozbudowana i śmiało można w sumie to, co wczoraj było, nazywać takim małym eventem przygotowanym przez Activision, Sledgehammer Games i inne studia związane z częścią Call of Duty. Dzięki temu na końcu tego pokazu otrzymaliśmy bardzo, ale to bardzo dużo informacji stricte związanych z Warzone, także o tym właśnie dzisiaj. Jeżeli jesteście ciekawi, co się zmieni, z czym będzie się wiązała ta integracja Call of Duty Warzone z Call of Duty Vanguard, to bądźcie pewni, że oglądniecie ten materiał uważnie do końca, a uwierzcie mi, zmiany będą na tyle duże, że Warzone, które pamiętamy, Warzone, które mamy teraz, dosłownie zniknie na zawsze. Standardowo jednak, nim przejdę do konkretów, proszę Was już teraz o łapkę w górę pod tym filmem. To tylko i wyłącznie pomoże w dotarciu temu filmowi do jak największej ilości odbiorców. Będę Wam za to bardzo wdzięczny i zachęcam oczywiście do zostawienia subskrypcji na tym kanale. Lecimy po 200 tysięcy, troszkę powoli, ale wierzę, że z Waszą pomocą, w zasadzie tylko z Waszą pomocą, uda się ten mój wymarzony cel osiągnąć. Także jeżeli chcesz być na bieżąco ze wszystkim ze świata Call of Duty Warzone i ogólnie Call of Duty, to kliknij tego suba wraz z dzwoneczkiem, a na pewno nie pożałujesz. A teraz, moi drodzy, przechodzę już od razu do konkretów i zaczynamy stricte od boom, od wielkiego boom, które zresztą zwiastowałem Wam na kanale już wielokrotnie, nawet kilka miesięcy temu, ale teraz mamy pierwsze, nie tyle co oficjalne potwierdzenie, chociaż chyba jest to mimo wszystko oficjalne pierwsze potwierdzenie, ale od razu mamy też wgląd na nową mapę Warzone. To, co teraz widzicie, te przebitki, te scenki, te ujęcia, to jest właśnie nowa mapa Warzone. Mapa Warzone, która nie jest jakąś tam alternatywną wersją Verdańska, to jest zupełnie nowa mapa. Mapa osadzona na Pacyfiku w realiach II wojny światowej, więc tak jak Wam właśnie na kanale zwiastowałem już wiele tygodni temu, no i tutaj pierwszy raz na to wszystko patrzymy. Co od razu, moi drodzy, rzuca się w oczy? No przede wszystkim bardziej żywe kolory. Te kolory na tej mapie w końcu żyją, dosłownie. W końcu nie jest to taki depresyjny vibe, który niestety dominuje w Verdańsku. No tutaj po prostu ta mapa tętni życiem samych tylko i wyłącznie tych kolorów. Dodatkowo można tam zauważyć dużo takich bardziej, nazwijmy to, dynamicznych elementów natury. Mamy tam jakiś wodospad, mamy inne tego typu rzeczy. No generalnie mapa, nawet samych tych ujęć, prezentuje się naprawdę wybornie. Ma być ona dosłownie takich rozmiarów jak Verdańsk, więc te pierwsze przecieki mówiące o tym, że mapa ma być jeszcze większa od Verdańska, chyba jednak okazały się nieprawdziwe. No ale umówmy się, Verdańsk to i tak jest olbrzymia mapa, więc to w żadnym stopniu nie jest coś negatywnego. No a jako, że to wszystko wygląda tak bardziej żywo, no mi się od razu bardziej podoba. Oczywiście mapę będziemy mogli ocenić dopiero, gdy zaczniemy na niej grać. Wtedy wyjdą pewnie jakieś złe i dobre rzeczy. Natomiast ja jestem bardzo pozytywnie nastawiony i umówmy się, sama nowa mapa wprowadza już takie odświeżenie dla Call of Duty Warzone, że głowa mała. A moi drodzy, to jest tak naprawdę dopiero jedna z rzeczy, która się zmieni, bo zmieni się zdecydowanie więcej, przynajmniej na to wszystko wskazuje. A czemu tak, moi drodzy, uważam? W pewnym momencie podczas tego pokazu wczorajszego padają bardzo ważne słowa z ust jednej z osób odpowiedzialnych właśnie za integrację Call of Duty Warzone z Call of Duty Vanguard. Słowa te brzmią dosyć jednoznacznie i informują nas o tym, że Call of Duty Warzone zostanie w całości przeniesione na silnik Call of Duty Vanguard.
I jeżeli teraz zapala wam się lampka i macie obawy, że o Jezu, przecież tak fajnie się gra w Call of Duty Warzone, a oni chcą przechodzić na inny silnik. Moi drodzy, Call of Duty Vanguard to jest... Wiele osób nazywa to ogólnie reskinem Modern Warfare 2019 i jak dla mnie jest to jak najbardziej prawidłowe nazewnictwo, bo feeling z grania w Modern Warfare 2019 oraz w Call of Duty Vanguard jest bardzo bliźniaczy. Ten feeling jest wręcz identyczny, natomiast jeżeli chodzi o te słowa informujące o tym, że Warzone przechodzi na silnik Call of Duty Vanguard, mam tutaj na myśli po prostu coś takiego, jak najłatwiej to opisać, że wyobraźcie sobie, że Call of Duty Warzone wychodzi po raz pierwszy w momencie Call of Duty Vanguard, a nie Modern Warfare. Dlatego uważam, że te słowa oznaczają, że mamy kompletną zmianę atutów w grze, kompletną zmianę killstreaków, ulepszeń polowych, granatów taktycznych, granatów ofensywnych, no generalnie sami rozumiecie, z czym to najprawdopodobniej się wiąże. Co jest jednak według mnie najistotniejsze, gdyby faktycznie tak to miało wyglądać? No moi drodzy, główną taką od razu rzeczą, którą zauważyłem, jest to, że w ekwipunku taktycznym w Call of Duty Vanguard nie ma czujnika pulsu, ani żadnego odpowiednika czujnika pulsu, co może oznaczać, że no, moi drodzy, czujnik pulsu znika z Warzone. Oczywiście to nie jest jeszcze oficjalnie potwierdzone. Być może na przykład taki czujnik pulsu zostanie z obecnego Warzone i zostanie dodany do tego, co w Call of Duty Vanguard jest, ale jakoś nie chce mi się w to wierzyć i wydaje mi się, że takim bezpośrednim jakby zastępcą czujnika pulsu może być mikrofon polowy, który widnieje jako ulepszenie polowe w Call of Duty Vanguard. Mikrofon polowy to jest ten mikrofon polowy, który znamy chociażby z Black Ops Cold War i go można przyczepić na przykład na pojazd i jeżdżąc pojazdem on nam pokazuje dokładnie na minimapie no, wrogów bez ducha. A jeżeli chodzi o ducha, moi drodzy, to gdyby faktycznie atuty z Call of Duty Vanguard przeszły do Warzone, a obecne atuty po prostu zniknęły, to chociażby duch będzie działał zupełnie inaczej, bo działał będzie on tylko wtedy, gdy się poruszamy, a więc tak jak ja to widzę od zawsze, tak jak moim wymarzonym atutem duch jest. Także no, moi drodzy, to są zmiany, które teraz już brzmią bardzo, bardzo drastycznie, ale gdyby faktycznie tak się stało, a jak dla mnie wszystko na to wskazuje, no to umówmy się, Warzone będzie zupełnie, ale to zupełnie inną grą. Natomiast te podstawy, ten feeling, ten movement, to moi drodzy zostaje, to jest bardzo, bardzo podobne i to jest akurat na bardzo duży plus, bo umówmy się, ten feeling z grania w Call of Duty Warzone, w Call of Duty Modern Warfare, co za tym idzie również i w Call of Duty Vanguard, jest po prostu wspaniały i to jest myślę rzecz bardzo, ale to bardzo ważna. Kolejną rzeczą, która według mnie bardzo mocno zrewolucjonizuje Call of Duty Warzone, jest zupełnie nowy rusznikarz, jaki dostaniemy w Call of Duty Vanguard. Rusznikarz ten pozwala na dodanie aż 10 dodatków na bronię. To jest oczywiście, przynajmniej w teorii, dobrze zbalansowane i możemy stworzyć bardzo mocną broń, która bije zdecydowanie mocniej niż zwykła, ale mamy duże kary ze względu na użycie takich dodatków, a nie takich, kary w szybkości poruszania się, w odrzucie itd., itd. No ale generalnie to, co najciężej mi sobie wyobrazić, to jakim prawem będą tutaj konkurowały z broniami z Call of Duty Vanguard obecne bronie z Warzone, skoro aż 5 dodatków więcej będzie na tych broniach z Call of Duty Vanguard. To może się skończyć według mnie tym, że no, bronie z Modern Warfare, z Black Ops Cold War zostaną w grze, ale będą po prostu do dupy. I wtedy nikt nie będzie mógł się przyczepić, że halo, gdzie są moje schematy do broni, które kupiłem w Call of Duty Black Ops Cold War czy Modern Warfare, one będą, ale no, bronie będą bezużyteczne. Według mnie bardzo ciężko będzie zbalansować bronie z 10 dodatkami wraz z broniami z 5 dodatkami, bo to jest aż 2 razy więcej dodatków i umówmy się, no tutaj jestem bardzo ciekawy, jak to zostanie rozwiązane, ale to też bardzo mocno wpłynie właśnie na tempo rozgrywki, na ogólnie to, jak rozgrywka w nowym Warzone, bo tak je nazywajmy, w nowym Warzone na Pacyfiku, jak to fajnie brzmi, będzie wyglądała. Mówiłem już wcześniej o jednym z ulepszeń polowych, czyli o tym mikrofonie polowym, natomiast jeżeli chodzi o właśnie inne ulepszenia polowe, to one się tutaj powtarzają z Modern Warfare, czyli mam na przykład skrzynkę z amunicją, mamy tam martwą
ciszę. Natomiast z tego, co mi się wydaje, nie ma systemu trofii, więc nie ma czegoś takiego, co by nam tutaj zbierało granaty, przynajmniej w tej chwili czegoś takiego nie wychwyciłem, więc to też może mocno zrewolucjonizować to, jak ludzie będą się po Verdańsku, Boże, już nie po Verdańsku, widzicie, jak mi się myli, po Warzone, po Pacyfiku będą się poruszać, no bo jednak ten system trofii powoduje, że to poruszanie się pojazdami jest po prostu bezpieczniejsze, a bez systemu trofii będzie trzeba kombinować, natomiast być może będzie jakaś alternatywa, tego jeszcze nie wiemy, na ten moment wygląda, że ogólnie systemu trofii po prostu nie będzie. Jeżeli chodzi o killstreaki, to tutaj wydaje mi się, że to można bardzo łatwo zastąpić 1-1. Po prostu będzie reskin BSP, reskin nalotu, ewentualnie nie będzie ostrzału kasetowego, tylko pewnie będzie ostrzał moździerzowy. No tak to generalnie będzie wyglądało i też mi się wydaje, że tutaj ten reskin poleci po prostu dosyć gładko. Taką bardzo ważną rzeczą, którą zauważyłem już podczas gry w Alpha Call of Duty Vanguard, jest to, że kroki są o wiele mniej słyszalne, przynajmniej na ten moment w Call of Duty Vanguard. Mam wręcz wrażenie, że tych kroków w ogóle nie słychać. No i gdyby faktycznie tak było również w samym Warzone, to umówmy się, to również zmienia bardzo, bardzo dużo, no bo jednak wtedy zupełnie inaczej trzeba po tej mapie się poruszać, inne decyzje podejmować, mieć po prostu większą uwagę na otoczenie. No i to są takie rzeczy, które no, oczywiście wyjdą w praniu, bo ciężko teraz jest zgadywać, czy te kroki zostaną poprawione, czy one może nie mają być poprawione, one mają takie być, tego nie wiemy, ale gdyby były 1-1 takie, jak są teraz Call of Duty Vanguard, to nie słychać kroków praktycznie w ogóle, moi drodzy, a mówię to ja, który gra na dosyć dobrych słuchawkach, Astro A40, i mówi to każdy gracz, który w to Call of Duty Vanguard już grał również na tym sprzęcie, co gra po prostu w Modern Warfare. To nie jest kwestia słuchawek, to jest po prostu kwestia głośności kroków w grze. Kilka tygodni temu, może nawet miesięcy, była też mowa o nowych mechanikach w Call of Duty Vanguard, czyli co za tym również idzie, nowych mechanikach w Warzone, i faktycznie taka nowa mechanika jedna się pojawiła, to jest oczywiście ten ostrzał na ślepo, ten blind fire. Od teraz też, mając opartą broń, możemy po prostu się poruszać, nie stoimy w miejscu, gdy mamy opartą broń, tylko możemy jeździć po krawędzi z lewej do prawej. Natomiast wcześniej była mowa chociażby o mechanice pływania, o mechanice latania samolotami, o tym nie było nic na wczorajszym pokazie, ale nie ukrywam, żeby być może dowiemy się jeszcze więcej szczegółów bliżej tej integracji. I patrząc na tę mapę na Pacyfiku, no tam dużo jest tej wody, wydaje mi się, że też dużo jest tej wody po prostu na środku mapy, nie tylko na obrzeżach, więc wydaje mi się, że coś tutaj z pływaniem będzie. Była też taka tutaj jakby plotka o tym, że będą zwierzęta na mapie, żywe zwierzęta na mapie, natomiast tego też nie było za bardzo widać na tych ujęciach nowej mapy. No nie chce mi się za bardzo w to wierzyć, że będą małpy, bo takie były plotki, że będą małpy, że będą rekiny w wodzie. No jakoś mi to tutaj troszkę nie pasuje, natomiast nie mówię nie, nie mówię tak, po prostu przekazuję wam plotkę, która gdzieś tam w kuluarach krąży. No i na sam koniec oczywiście dwie bardzo ważne informacje, niezwiązane stricte jakby z samą mechaniką gry, ale bardzo mocno jednak związane z tym, żeby to Warzone nie umarło. Pierwszą jest oczywiście anti-cheat. O tym nagrałem ostatnio osobny materiał, więc nie będę teraz już za bardzo się rozwodził na ten temat, no ale anti-cheat po raz kolejny zostaje tutaj wspomniany przez twórców i dobrze, że oni go tak tutaj piętnują, tak o nim informują. Natomiast tak jak wspominałem w tym materiale, który ostatnio o anti-cheatie nagrywałem, to może być też niestety gwóźdź do trumny, ostatni już taki gwóźdź do trumny, gdyby ten anti-cheat nie zadziałał. Natomiast trzymajmy kciuki, żeby to po prostu zadziałało i anti-cheat ma być od razu od pierwszego dnia integracji Call of Duty Warzone z Call of Duty Vanguard, która gdzieś tam w kuluarach krąży, data jest przewidziana na 23 listopada tego roku, więc nie od razu na premierę Call of Duty Vanguard, tylko 2-3 tygodnie później. No a drugą informacją jest coś, na co czekają gracze na konsolach. Od razu mówię, że prawdopodobnie to dotyczy tylko i wyłącznie
wyłącznie konsol nowej generacji, a więc PlayStation 5, Xbox Series S oraz Xbox Series X, a mowa oczywiście o FOV sliderze, który został wczoraj, moi drodzy, oficjalnie potwierdzony przez Sledgehammer Games. Tutaj macie teraz screena, natomiast bardziej przyglądając się screenowi, widzimy tam niestety informację, że FOV slider dotyczy w tej chwili tylko trybu multiplayer w Call of Duty Vanguard. Natomiast uspokajam Was, przynajmniej mam nadzieję, że Was uspokajam. No wydaje mi się, że skoro oni tutaj informują o tym, że cały Warzone przechodzi na silnik Vanguarda, ten FOV slider będzie w multi Vanguarda, no to nie widzę za bardzo sytuacji, w której na konsolach nowej generacji miałoby nie być FOV slidera w Warzone. Według mnie PlayStation 5 oraz te najnowsze Xboxy dostaną FOV slider również w Warzone, natomiast jeżeli gracie na PlayStation 4, na Xboxie One, przykro mi, nie liczyłbym nawet na ten FOV slider na tych konsolach w multi. Wydaje mi się, że te konsole po prostu niestety już nie pociągną. Czas na upgrade sprzętu, albo po prostu przejdźcie na peceta i sprawa będzie rozwiązana. Wiem, że to łatwiej powiedzieć niż zrobić, ale no niestety trzeba się już pogodzić z sytuacją, że PS4 to już jest mimo wszystko przestarzała konsola, ona ma już wiele lat, no i ciężko, żeby na dobrym tutaj jakimś poziomie gra działała z FOV sliderem. No wydaje mi się, że gdyby to było możliwe, to już by dawno temu się pojawiło, a skoro nie ma, to są tutaj widocznie jakieś problemy. I to, moi drodzy, wszystko, co chciałem Wam w tym materiale przekazać. Jeżeli macie jakieś pytania, zadawajcie je w sekcji komentarzy. Jeżeli macie jakieś opinie, piszcie je również w tym miejscu. Chętnie poczytam, chętnie poodpowiadam. No i co? Widzimy się w ten weekend, w piątek wieczorem zaczynamy na becie Call of Duty Vanguard. Będę tutaj streamował na YouTubie prawdopodobnie w piątek. Zobaczymy jeszcze. No i co? Wtedy sobie również o Call of Duty Vanguard pogadamy więcej, pogramy może razem. Followujcie wszystkie moje social media, subskrybujcie ten kanał, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, a ja Wam życzę miłej reszty tego dnia. No i do usłyszenia już jutro, moi drodzy. Mówił Goldzor. Na razie!